Cześć, dzień dobry, Dorian. No hej. Mój drogi, nie po raz pierwszy w kawalerce, po raz drugi jakiś czas temu grałeś. To była najmniejsza impreza świata, bardzo mi się podobało. Uwielbiam ten materiał, możecie zobaczyć go na YouTubie, link będzie pod spodem. Jak wspominasz ten występ w kawalerce i czy rzeczywiście był to twój najmniejszy występ świata? Tak, to był definitywnie najmniejszy występ. Słuchaj, ja generalnie do końca nie wiedziałem czego się spodziewać po tym i autentycznie, słuchaj, po prostu no, przyrosło to moje jakieś najśmielsze oczekiwania, bo faktycznie pomyśleć tyle osób, słuchaj, w 20-metrowej kawalerce. 35 osób. Dokładnie, to był, wiesz, kompletny szał, tym bardziej dla mnie to było mega nowe doświadczenie, bo ja też grałem bardziej spokojny repertuar, bardziej taki house'owy, wiesz, na typową taki biforowy klimat, prawda? I kurczę, no fajna sprawa. Mój drogi, dla mnie jesteś swego rodzaju fenomenem, bo wiele razy to jest w twoich wywiadach powtarzane, jesteś bardziej znany za granicą niż w Polsce. Mhm. Wszyscy zaczynają zazwyczaj odwrotnie. Najpierw walczą o karierę w Polsce, potem starają się za granicę i rzadko im się udaje. Co uważasz za znamienny punkt w tym, że udało ci się odnieść karierę, sukces za granicą? Wiesz co, na pewno nie skupianie się, tak jak mówiłeś wcześniej, no właśnie na jednym miejscu, na jednej lokalizacji, na Polsce. Przede wszystkim też prowadzenie w ogóle tak jakby swoich social media, czy to jest Facebook, Twitter i tak dalej, wszystkiego w języku angielskim od początku. Od samego początku, dokładnie. I nawet stylistycznie, słuchaj, bo kiedy ja zaczynałem, kiedy ja wiesz, wypuszczałem swoje pierwsze produkcje, to tak jakby one odbiegały kompletnie stylistycznie od tego, co było w tym czasie na topie w Polsce. Mhm. I jakby ludzie mi często bardzo mówili, że to nie ma w ogóle sensu, to nie ma jakby racji bytu w Polsce i nie będę nigdzie, wiesz, zapraszany na koncerty, ale to było coś, co w tym momencie było gdzieś tam, krążyło już na zachodzie. Takie właśnie gwiazdy jak Avicii w tym momencie to były takie ich początki i ja się bardzo na nich wzorowałem, bo to był dla mnie taki, właśnie Avicii był jednym z autorytetów, wiesz, inspiracji i gdzieś tam tym się kierowałem i jakoś, wiesz co, nie myślałem o tym. Może inaczej, nigdy nie obrałem żadnego celu, żeby uderzać w konkretne miejsce, w konkretny target. Po prostu to działo się jakby naturalną siłą rzeczy. I to stało się, wiesz, na cały świat, że to się rozkręciło w takim stopniu, to jest po prostu, wiesz, miła kolej rzeczy, która nie była jakaś tam ciężko zaplanowana, ale skoro to poszło tym torem, to ja tylko w to dalej brałem. Mówisz o Avicii, miesiąc temu go supportowałeś w Polsce. Jutro pewnie się z nim spotkasz na Ibizie. Avicii powiedział jakiś czas temu, dobrze mówię, że kończy z karierą, znaczy, czy z koncertami. Kończy z koncertami. A dlaczego? Wiesz co, on miał, z tego co wiem, z tego co słyszałem, z tego co on sam pisał osobiście na swoich, wiesz, profilach, to miał ciężkie problemy zdrowotne, on tam miał parę operacji, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale to było coś tam z żołądkiem związane. I wiesz, no inaczej, ja mu się, wiesz, po części nie dziwię, bo jeżeli ktoś gra naprawdę ponad 200 koncertów w ciągu roku, to jest to jakieś zmęczenie materiału i osoby jako, wiesz, no każdy ma swoje jakieś tam granice i limity i uważam, że on naprawdę świetnie się sprawdza w studiu. Na scenie również, aczkolwiek, no mówię, taka ilość koncertów, jakie on dawał, gdzieś tam potrafi być wyniszczająca dla człowieka fizycznie i psychicznie, więc fajnie, że mimo wszystko to wyszedł z tym do ludzi, fajnie, że to ogłosił, robi tą ostatnią trasę, a na pewno, zresztą sam on to powiedział, że będzie dalej produkował, będzie dalej, wiesz, wypuszczał nową muzykę, więc trzymam kciuki. Chciałem wrócić do początków, czyli który moment, czy to był jakiś mail wysłany, no bo wiesz, dużo ludzi tworzy muzykę, dużo ludzi ją wrzuca do sieci, to nie jest takie hop-siup, że nagle ktoś to strzeże. Tak. Znaczy to oczywiście się zdarza, ale pewnie no wysyłałeś, umieszczałeś to na jakichś forach. Co zaważyło o tym, że usłyszało o tobie więcej ludzi? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo to było takie bardzo naturalne, jakoś nie było to, wiesz, ciężko przemyślane, nie miałem jakiejś strategii, jakiegoś planu działania, że wrzucę to tu, wrzucę to tam, ktoś się odezwie, to po prostu była jakby coś na zasadzie, zrobiłem numer, wrzucam go na forum, wrzucam go na swojego SoundClouda, na YouTube'a i dalej jakby nie miałem nad tym kontroli, co się z tym działo i faktycznie parę numerów podłapało, na zasadzie inne kanały to przejęły, inne kanały to wrzuciły do siebie, które miały większe zasięgi. I tak też spotkałem swoich menadżerów, którzy właśnie przez te kanały, które udostępniły moją muzykę, jakby odzwali się do mnie. I to było ponad 5 lat temu, prawie 5 lat temu. I po dziś dzień jakby działamy razem. I fajne było to, że gdzieś tam siłą rzeczy nawet ci artyści, których jakby pracę poruszałem w swoich numerach, czy gdzieś tam łączyłem ich numery w kompletnie coś nowego, po jakimś czasie zaczęli też wspierać te numery i grać je podczas swoich występów. I to było dla mnie, to był taki wielki kop na początku. Ja jeszcze wtedy miałem, nie wiem, około 17 lat.
kończyłem technikum informatyczne i dla mnie to było coś mega motywującego. To był taki moment dla mnie przełomowy, ponieważ uświadomiłem sobie, że coś, co było z początku tylko takim hobby, taką pasją, ale bardziej na zasadzie zabicie czasu po szkole, tylko żeby nie odrabiać lekcji i wiesz, i po prostu wylanie tak jakby tego, co się tam gnieździ w środku mnie na dźwięk. I nagle okazało się, że to gdzieś tam ma swoich odbiorców, że ludziom to się podoba i po prostu, że ja gdzieś tam docieram z tym. I to dla mnie stało, to mi gdzieś tam uświadomiło, że może czas pomyśleć o tym, żeby zrobić to, żeby zacząć działać z tym i myśleć o tym w bardziej poważnych kierunkach. Co uważasz za swój największy sukces? Czy jest to uplasowanie się na 46. miejscu w 2015 roku na liście 100 najpopularniejszych DJ-ów? Jeżeli zapytałby się o mój największy sukces pod względem kariery, to myślę, że tak. To jednak jest mega wyróżnienie, mega nobilitacja. No, być tam jako jedyny Polak w tym roku oraz... W tamtym roku, tak. Ale w tym też jest szansa. I wiesz, i na pewno pod względem wiesz, kariery, pod względem tego, jak ja prowadzę właśnie ten projekt pod nazwą Tom Słon, to jest na pewno największe osiągnięcie, aczkolwiek personalnie, gdzieś tam prywatnie uważam, że moim chyba największym osiągnięciem jest to, że ja dalej widząc to, wiesz, jak działa ten cały światek, działa cały show biznes, że gdzieś tam dalej prywatnie, wiesz, osądzając i po tym, co słyszę od ludzi, że nie straciłem gdzieś tym wszystkim głowy i dalej jestem, przynajmniej ja się tak poczuwam, że jestem dalej tą samą osobą, którą byłem na początku. To jak wygląda ten cały świat? Powiem Ci tak, słuchaj, ja się nauczyłem, żeby nie mówić o nikim i o niczym źle, mimo że czasami coś jest takiego, że faktycznie no, inaczej się tego nie nazwać, ale inaczej, może tak, ja sobie na początku wyobrażałem, że to wszystko jest takie fajne, kolorowe, taka sielanka, każdy każdego wspiera, klepie po pleckach, wiadomo, a okazało się, że to często wytwórnie na przykład narzucają Ci, jakim stylu ma być Twój numer, w jakim w ogóle, że wokal jest na przykład do wyrzucenia. Generalnie ingerują bardzo w wizję artystyczną, która gdzieś tam dla mnie była czymś świętym, ale nauczyłem się jakby z tym współpracować, znaleźć jakiś kompromis pomiędzy i mimo wszystko gdzieś tam swoją wizję przemycać, mimo jakichś tam wymagań rosnących ze strony, prawda, tych ludzi w garniturkach pod krawatem. Więc ja jakby nie narzekam, może tak brzmi, że trochę narzekam, ale nie narzekam na to, bo mimo wszystko gdzieś tam koniec końców nie zamieniłbym na to nic innego w życiu. Jaka jest największa publiczność, dla jakiej grałeś? Wiesz co, wydaje mi się, że największą publicznością, z jaką miałem okazję się zetknąć, była 20-tysięczna publiczność pół roku temu na festiwalu w Cebu w Filipinach. Grałem jako drugi headliner obok DJ-a Snake'a. Okej, okay. To niesamowite, musi być przeżycie. Bardzo mnie ciekawi, czy jak się człowiek przygotowuje do takiego występu, DJ jak się przygotowuje do takiego występu, czyli na ile Wy wiecie, co zagracie, na ile to jest improwizowane? Wiesz co, powiem Ci tak, przed każdym koncertem, czy to jest klub, czy to jest festiwal, przygotowuję się w miarę indywidualnie, to znaczy ja sobie robię taką poglądową listę tylko dlatego, że jestem strasznie zapominalski i robię sobie listę numerów, które koniecznie chcę zagrać, koniecznie muszę zagrać, czyli swoje nowe numery, swoje jakieś najnowsze wydania z zeszłych tygodni, jakieś swoje przeróbki, czyli mashupy, czyli na przykład połączenie dwóch numerów, których jakby nikt wcześniej nie połączył ze sobą, ale ja jakby zrobiłem specjalnie połączenie na to, żeby mój set jakoś się wyróżniał. Mimo że gram nowe numery, które mają wszyscy, ale ja jakby je tak odkręcam, że dodaję jakiś wokal albo połączę z innym numerem, żeby to było, nabrało tego, wiesz, unikatowego wydźwięku. Z tą listą sobie pomagam, bo ta lista, wiesz, jakby gdzieś tam służy cały czas jako takie zaplecze na zasadzie, żebym po prostu nie zapomniał, zaprezentował wszystko, co chcę. Ale oprócz tego, jeżeli miałbym to podzielić na jakąś skalę, to byłoby około 60% właśnie takiej listy stałej, których numerów, które chcę zagrać, a 40% improwizacji, bo wiesz, często jest tak, że gram i widzę, że ludzie tego na przykład do końca nie czają, albo że gram za mocno, nie? I trzeba zmienić w trakcie. I trzeba właśnie zmienić. I nauczyłem się tego, wiesz co, będąc rezydentem, grając w takiej dyskotece u mnie w rodzinnym mieście w Goleniowie, nazywa się Rampa, i tam grałem po prostu wszystko, słuchaj, od hip-hopu po R&B, disco polo, rock, wszystko, naprawdę. Potem potrafiły się przez noc przewinąć numery, wiesz, Snoop Dogga, Metalliki, Abby. I to mnie nauczyło, takie granie, wiesz, piątek, sobota po 9 godzin, nauczyło mnie na pewno kontaktu z publiką, na pewno tego, żeby czytać parkiet, mówiąc tak w slangu DJ-skim, czytać parkiet, czyli widzieć, co się na nim dzieje, jakie zachodzą zmiany i odpowiednio się dopasować. I dzięki temu jakby tak doświadczenie przeniosłem na
swoją obecną pracę, kiedy gram koncerty, które są średnio po 1,5 godziny i potrafię właśnie się w miarę szybko dopasować i gdzieś tam dalej tą wiarę utrzymać. Ty co tydzień wylatujesz na występ, wylatujesz z kraju, tak przez cały rok? Tak. Przez cały rok. Każdy weekend? Zgadza się. Znaczy, często to jest. Teraz obecnie gram tylko po Europie. Ty masz pewnie złotą kartę Miles and More. Inaczej, wiesz co, ciągle są inne linie lotnicze, więc ciężko jest zbierać te punkty. Ale wracając, to jest tak, że teraz na przykład miałem takie okresy, że miałem praktycznie cały czas Azję. To wtedy było tak, że leciałem na przykład tam i zostawałem tam 2-3 tygodnie. Robiłem kilka koncertów i wracałem. Aczkolwiek teraz jestem od poprzedniego miesiąca. Bujam się po Europie, grałem w takich miejscach jak Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria i tak dalej. I to wygląda tak, że po prostu wylatuję w piątek, wracam w poniedziałek albo w niedzielę, w zależności, wiesz, jak się ułożą koncerty. I to jest zawsze od 3 do 2 koncertów w ciągu weekendu, czyli po prostu lecę, gram, hotel od razu. Nawet nie ma żadnego spania, tylko po prostu hotel, biorę walizkę, lotnisko, gdzieś tam kimam w trakcie i lecę znowu na kolejny koncert. Dopiero wracam do domu i wiesz, poniedziałek jest generalnie zawsze taki. Czy to jest tak, że grasz w ciągu roku od 100 do 150 koncertów? Na chwilę obecną, jak spojrzałem na swoją listę wczoraj bodajże, to już mam od stycznia do października, który jeszcze nie jest w pełni zabukowany, mam około 90 koncertów, więc... Mówisz o roku 2017? 16. Dobrze, proszę, myślałem, że o planach. Wiesz, no, myślę, że do końca tego roku spokojnie zamknę się w ponad 100 koncertach. Razem z Tobą lata Twój menadżer, który nie jest Polakiem. Gdzie on mieszka na stałe? Nie. Wiesz co, powiem tak, ja mam w ogóle dwóch menadżerów, którzy odkryli mnie 3 lata temu. Jeden jest z Belgii, drugi jest z Malty. I jakby zaczęliśmy w ogóle od zera. W sensie oni nie mieli żadnego doświadczenia w tym wcześniej. Ja zresztą też. I jakby gdzieś tam nawzajem tak siebie uwierzyliśmy mocno, że postanowiliśmy, że będziemy pchać ten wózek. Ja przez 3 lata, wiesz, wychodziłem na kompletne zero. Że wszyscy po prostu inwestowaliśmy swój ostatni czas, pieniądze. Twój menadżer podobno sprzedał samochód. Sprzedał samochód, zgadza się. Jak było cienko i w pewnym momencie po prostu stwierdził, że sprzedał swoje auto. Ja zresztą tam też się zapożyczałem u swoich rodziców. Mamą, przepraszam. ale oddałeś? Oddałem. Jak tak podróżujesz, grasz, wracasz do hotelu, tłumy ludzi na koncertach, głośna muzyka, emocje, wracasz sam do hotelu, nie jest Ci samotnie? Nie czujesz się samotny? Powiem Ci tak, trafiłeś bardzo w punkt, bo jest, tak, najbardziej właśnie dobija w tym całym trybie życia ten właśnie kontrast, wiesz, ten kontrast między pełnym festiwalem, ludźmi, nagle jesteś, wiesz, dla wszystkich, wszyscy są dla Ciebie, jest 20 tysięcy ludzi, albo kilka tysięcy ludzi, albo w klubie jest, wiesz, 1000 osób i po prostu jest się the man of the moment, wiesz, każdy chce sobie zrobić zdjęcie i tak dalej i godzinę później nagle lądujesz sam w hotelu na drugim końcu świata, rodzice, wiesz, wszyscy są tak mega daleko od Ciebie i gdzieś tam faktycznie był taki moment, że mega mnie to podłamało, strasznie ja gdzieś tam, wiesz, na siebie to przyjąłem i nawet do tego stopnia, że wiesz, ja zacząłem się strasznie ryć o to, że okej, ludzie, których poznaję, nawet u mnie w rodzinnym mieście teraz, tak, czy oni jakby, wiesz, lubią Toma czy Doriana, co nie, wiesz, czy to kim jestem, wiesz, na scenie, czy to jaką osobą jestem naprawdę i to gdzieś się właśnie wygryzło mi w głowę, zresztą to nie jest tak, że tylko ja mam taki problem, ale gdzie nie rozmawiałem po prostu z ludźmi z tej branży, takimi, którzy osiągnęli dużo więcej niż ja, to każdy się z tym gdzieś tam w pewnym momencie życia zetknął. Także. Jest taki występ, który chciałbyś zapomnieć? Czy ja wiem? Szczerze, sobie powiem Ci tak, dla mnie nawet te występy, które się jakoś tam udały nie do końca ze względów technicznych czy frekwencyjnych, to mimo wszystko gdzieś tam czegoś mnie nauczyły, wiesz, nauczyły mnie na pewno jakby jakiejś cierpliwości, pokory, bo było często tak, że ja przyjeżdżam, po prostu pół sprzętu nie działa, ja nie mogę w ogóle, wiesz, w połowie seta gdzieś mi zaczyna się sprzęt rypać, bo źle go podpięli i tak dalej i ja po prostu mało mogę, że tak powiem, zdziałać, kiedy już wykonuję ten koncert, ale gdzieś tam wyrobiło to we mnie tak jakby doświadczenia, żeby być gotowym na wszystko, i jakoś sobie z tym radzić, wiesz co, i przede wszystkim nie dawać po sobie poznać, że coś jest nie tak, że sobie nie radzę i ja się cieszę w sumie, że... Według mnie, ja jakby uważam, że każde doświadczenie, każda rzecz, która nam się w życiu dzieje, czy to jest dobra rzecz, czy zła rzecz, ma nas czegoś nauczyć.
Ale ciekawi mnie, czy jak nawet się coś rypie już na tej scenie, czy to, albo masz gorszy dzień, czy to nie jest tak, że po prostu dla backupu masz przygotowany set, który możesz puścić? No wiesz, jeżeli... Nigdy. Wiesz co, nigdy, powiem Ci tak, ja zawsze jadę na koncert z mega uśmiechem na ustach, zawsze jestem mega nakręcony, nabuzowany i ja chcę... jakby, wiesz, zrobić to, ale jeżeli ewentualnie w trakcie coś wynika, coś się rypie, psuje, ja gdzieś tam starałem się, już nauczyłem się po prostu tłumić to w sobie, kiedyś byłem bardzo taki nerwowy i strasznie gdzieś tam potem to wyładowywałem, przenosiłem w ogóle swoje życie prywatne na zawodowe i odwrotnie, ale te czasy już minęły i powiem Ci naprawdę, że wiesz, stwierdziłem, że to jest bez sensu, słuchaj, bo jeżeli ja bym musiał, nawet jeżeli inaczej, nie poczuwam się jako osoba, która, wiesz, mogłaby spojrzeć w lustro, kiedy faktycznie, wiesz, chwilę wcześniej puściła po prostu gotowca z jednej płyty i pajacowała przez godzinę przed konsolą, że niby coś robi, słuchaj, bo dla mnie to jest, jakby ja sobie sam przyrzekłem gdzieś tam, wiesz, w głębi, że jeżeli przestanę to czuć, przestanę to, wiesz, robić prosto z serducha, to po prostu w tym momencie skończę swoją karierę i zajmę się czymś innym. I jakby ja, nie, kiedy ja dostaję wiadomości od ludzi, naprawdę takie, w których osoby się mega otwierają przede mną, nie znając mnie i mówią o swoich doświadczeniach, czy o tym, jak moja muzyka wpłynęła na ich życie, to ja jakby nie mam w ogóle gdzieś tam, wiesz, serca, żeby kiedykolwiek, wiesz, jakąś jednostkę, wiesz, oszukać i jakby czytać te wiadomości, kiedy ja mam to świadomość, że ja po prostu grałem gotowca, a ktoś tam, wiesz, przeżył coś głębokiego, to w ogóle nie ma opcji. Jak sądzisz, na dużych festiwalach muzyki elektronicznej, jaka część publiczności jest pod wpływem środków odurzających? Wiesz co, nie wiem, słuchaj, ja generalnie alkomat zawsze mam w drugich spodniach. Naprawdę? Nie, powiem Ci tak. Ja nawet nie mam za bardzo czasu, żeby się przyjrzeć, czy przejść się między tymi ludźmi, bo wiesz, dla mnie jakby występowanie, dawanie koncertów to jest zawód, to jest praca, nie? Ja, wiesz, ja przyjeżdżam, wykonuję swoją pracę, znaczy inaczej, może to brzmi tak bardzo sztywniacko, nie? Ale jakby chodzi mi o samo podejście do tego. To nie jest tak, że ja jadę, gram, potem, wiesz, after, gdzieś tam chleję na backstage'u, po prostu przyjeżdżam, robię to, jakby o co mnie poprosili, w sensie, żebym zagrał na festiwalu, czy w klubie. Prawda, spędzam trochę czasu z fanami, czy to są zdjęcia, czy są autografy i się zwijam dalej, nie? Bo jakby nie mam czasu analizować, wiesz, jakby oceniać, każdy ma zresztą swoje sumienie i myślę, że to jest jakby, wiesz, ja też nie poczuwam się jako osoba, która powinna też, wiesz, coś kontrolować innych i oceniać swoje mam za uszami, swoje też przeżyłem i swoje przeskrobałem, więc... O, dobre, podoba mi się. Tak zwane, kto pierwszy, wiesz, kto pierwszy jest obejrzany, już rzuci kamień, nie? No dobrze, nie będę Cię o to męczył. Ostatni raz, jak u mnie byłeś, nie miałeś tych tatuaży, co one znaczą? Trzy symbole, trzy glify. Create, czyli przywołać jakby... jakiś pomysł, jakąś wizję do życia, to jest glif, który znaczy understand, czyli pojmować czegoś sens, rozumieć. Na zasadzie takiej, wiesz, jakby to co się dzieje w życiu, że właśnie tak jak Ci mówiłem wcześniej, żeby zrozumieć, dlaczego to się w ogóle wydarzyło, co ja z tego mogę, wiesz, wyciągnąć. To nie chodzi o to, żeby rozumieć, nie wiem, znaczenie słowa, wiesz, ambiwalencja, nie? Tylko chodzi bardziej o doświadczenia, jakieś takie przeżycia i po to, żeby gdzieś tam wyciągnąć z nich jakieś wnioski. I trzeci symbol to jest transcend, czyli wykraczać poza i też wznosić się ponad. Okej, okay. A na wewnętrznej części co jest za tatuaż? Tutaj? To jest tam napisane? To jest ongaku, czyli muzyka po japońsku. Jakie są Twoje cele zawodowe? Gdzie chcesz dojść? Wiesz co, na pewno, czy zawodowe, okej, dobrze, że sprecyzowałeś, bo... No, już mnie podkusiło, teraz będą też prywatne. Ale jeśli chodzi o zawodowe, to na pewno gdzieś tam jest z tyłu mojej głowy parę takich założeń. Jakby nie określam sobie, kiedy chcę je spełnić, ale wiem, że na pewno za tego bytu chcę na pewno, wiesz, zrobić album, na pewno zdobyć nagrodę Grammy. I oprócz tego również... w jakiś sposób, wiesz, stworzyć jakiś unikalny koncert, występ, który gdzieś tam zapadłby ludziom naprawdę w pamięć, coś, czego nie zrobił jeszcze nikt, ale
tak jak mówiłem, to są plany, wiesz, nie, że jutro się za to biorę, tylko ja chcę do tego podejść na spokojnie, ja chcę to rozwinąć naturalnym tempem, tak jak rozwijałem to od ostatnich 5 lat, bez pośpiechu, bo życie całe jeszcze przede mną i no. No dobrze, to teraz jeszcze na sam koniec proszę zachęć moich i Twoich widzów, fanów do tego, żeby głosowali na Ciebie, bo jest konkurs, który kończy się? Czegoś powie września. Powie września, proszę bardzo. Słuchajcie, jest taka akcja. W zeszłym roku udało mi się zadebiutować w sumie jako pierwszy w tym roku, jedyny w tym roku Polak, ale też najwyżej w 20-letniej historii tego rankingu notowany Polak na 46. miejscu obok takich nazwisk jak Disclosure, Daft Punk. I naprawdę czas pokazać, że Polska potrafi, bo to jest ten moment i ja myślę, że razem możemy zdziałać dużo i możemy wbić się jeszcze wyżej. Dlatego jeżeli jeszcze nie oddaliście swojego głosu w rankingu DJ Mag Top 100, zróbcie teraz, adres jest gdzieś tu poniżej. Tak, poniżej materiału wideo. Tak jest, Tom Sun, głos wasz. Jo. Dorian, dziękuję Ci bardzo, życzę Ci wszystkiego najlepszego, abyś rozwijał swoje skrzydła. Ja mam nadzieję, że spełni się moje marzenie, już kiedyś Ci o tym wspominałem, bo ja bym bardzo chciał gdzieś na jakimś festiwalu, koncercie, gdzie będę ze znajomymi, gdzie Ty będziesz grał, wejść za DJ-kę, w sensie za Ciebie, żeby tam się bawić, bo zawsze jak oglądam, jak jestem na przykład w jakimś klubie i widzę, że za DJ-em parę osób, to są znajomi, rozumiem, najbliżsi. Zależy, wiesz co, zależy jak to jest miejsce, w takich miejscach jak Ibiza czy Cafe Mambo, tam zawsze się przewijają ludzie. A aczkolwiek na dużych festiwalach to jest zazwyczaj tak, że tam fotograf wiesz, się kręci, ewentualnie tour menadżer, który pilnuje po prostu, czy wszystko się zgadza. Aczkolwiek dla Ciebie znajdzie się miejsce. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.